Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy uczestników i organizatorów projektu. Miło mi, Wojtek Stawikowski. Jestem osobą, która nadzoruje studenckie koło AAPG w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ja jestem Karol Komosa i jestem studentem AGH-u oraz sekretarzem koła naukowego KIWON. Ja jestem Szymon Belzyt, również jestem studentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem prezesem koła AAPG, no i wspólnie organizujemy wyjazd terenowy. Co to był za wyjazd terenowy? Ile osób? Multikulturowy, tak? Tak, było tak, że wpadliśmy na pomysł, żeby pokazać nasze polskie Karpaty, które geologicznie są bardzo interesujące, a już rozwinę krótko skrót, AAPG to, tłumacząc na polski, Amerykańskie Stowarzyszenie Geologów Naftowych, czyli organizacja, która zrzesza osoby związane z eksploatacją ropy i gazu i zarówno zrzesza osoby pracujące w przemyśle, jak naukowców, a wreszcie również studentów, co jest bardzo istotne, ponieważ daje studentom szansę na rozwój, łączy, zrzesza ludzi z całego świata i chcieliśmy skorzystać z takiej okazji, żeby pokazać nasze polskie Karpaty, góry szczególnie ciekawe z punktu widzenia występowania złóż węglowodorów, między innymi dlatego, że właśnie tutaj miało miejsce, czy zaszły początki przemysłu naftowego dzięki wynalazkowi Ignacego Łukasiewicza. W latach 50. XIX wieku zaczęto na przemysłową skalę wydobywać ropę. Czyli szukaliście ropy naftowej, tak? Tak, chcieliśmy pokazać naturalne wystąpienia ropy naftowej na obszarze Karpat, przede wszystkim w rejonie bieszczadzkim i położonym nieco bardziej na północ. Przede wszystkim miejscowość Bubrka jest tu ważna, gdzie Łukasiewicz otworzył pierwszą kopalnię ropy naftowej, ale na tamtym obszarze można znaleźć naturalne wypływy, wycieki ropy naftowej, także innych bituminów, na przykład bardziej gęstego asfaltu czy ozokerytu, tak to można nazwać, i obserwowaliśmy takie rzeczy, a poza tym obserwowaliśmy skały, w których te węglowodory występują oraz skały, które dały kiedyś na dawnych poziomach, na głębokich poziomach, w dawnych epokach geologicznych substancję, która później przeobraziła się w to, czego dzisiaj szukamy, co jest tak pożądane na świecie. Ile osób brało udział? W sobotni największy dzień wzięło udział aż 40 osób. I z Polski, z Brazylii? Było kilka narodów. Największą ilość to były Polacy, potem Węgrzy, Brazylijczycy, Niemcy, był jeden Szwajcar, tak. A i Wenezuela nawet. I mieliście również jakieś wykłady też na miejscu? Tak, mieliśmy sesję referatową na miejscu, gdzie każdy z narodów zaprezentował swoje geologiczne osiągnięcia, swoje złoża geologiczne, no po prostu, żeby poznać budowę geologii naftowej danego kraju. Coś was zaskoczyło, coś odkryliście nowego? Poszerzyliśmy swoje horyzonty i to w dosyć szeroki sposób. To będzie jakoś skutkować wymianą taką międzynarodową? Mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywać się cyklicznie. To jest nasze marzenie, można powiedzieć. Podjąłem inicjatywę takiego pomysłu stworzenia przekroju, swego rodzaju przekroju linii cięcia od obszaru węgierskiego, a może nawet dalej na południe, aż po obszar tak zwanego zapadliska przedkarpackiego, już nie będę się w to wgłębiał, ale Małopolski, ażeby pokazać cały górotwór karpacki, bardzo interesujący z punktu widzenia występowania węglowodorów. Jeżeli byśmy mieli okazję przejść przez Węgry, Słowację, może też Rumunię i Polskę, bylibyśmy w stanie zespolić tę wiedzę i stworzyć sobie pełen model budowy tego gigantycznego tak naprawdę otworu, który funkcjonuje już w tej chwili w formie nieaktywnej, ale od kilkudziesięciu milionów lat. Tutaj na powierzchni daje nasze najpiękniejsze góry, Tatry, także Beskidy, ale daje również interesujące formy górskie, nizinne na obszarach krajów sąsiednich. No i Węgrzy ten projekt, ten pomysł wstępnie podjęli jako również interesujący. Myślę, że coś się da zrobić. Jeśli chodzi o te złoża, to jest jakiś potencjał dla polskiego przemysłu? Jeżeli chodzi o Karpaty, to póki co perspektywy są dość niewielkie przy dzisiejszych możliwościach technologicznych. Niemniej jednak jest to obszar tradycyjnie związany z tą eksploatacją i chociażby ze względów kulturowych warto podtrzymać produkcję na niewielkim poziomie, ale już nieco dalej na północ mamy tak zwane zapadlisko podkarpackie, gdzie mamy dużo większe złoża w młodszych skałach tak zwanego miocenu, na przykład gigantyczne złoże Przemyśl,
można się domyślać, gdzie się znajduje. No i wreszcie bardziej na północy Polski, mniej więcej tam, skąd przyjechaliśmy, czyli w rejonie Poznania, w promieniu kilkuset kilometrów tak naprawdę mamy złoża głęboko na kilku tysiącach metrów. Oczywiście można jeszcze mówić o tym, wokół czego było dużo szumu w Polsce w czasie ostatnich kilku lat, czyli o złożach niekonwencjonalnych, tak zwanym gazie łupkowym. Zobaczymy, póki co trwa cały czas rozpoznanie. Być może poszukiwania takiego gazu niekonwencjonalnego obejmą również Karpaty. O tym się mówi, chociaż myślę, że to jest dalsza przyszłość. A długo trwały przygotowania, jeśli chodzi o ten wyjazd? Sam pomysł tego wyjazdu powstał pomiędzy październikiem a listopadem podczas takich warsztatów, które organizowali studenci z Budapesztu i tam pomyśleliśmy o takiej współpracy, byliśmy tam z Karolem. Więc można powiedzieć, że od wtedy organizowaliśmy ten wyjazd. Wiadomo, z biegiem czasu te nasze przygotowania były coraz bardziej intensywne. Ostatnie tygodnie zdecydowanie tutaj były najbardziej takie owocne. Wydaje się, że organizacyjnie wszystko się nam udało. My jesteśmy zadowoleni jako organizatorzy. Tak. Gratulujemy. Jest satysfakcja? Ogromna. Tak, spełniliśmy wszystkie właściwie cele, które mieliśmy przed tym wyjazdem. Tak? Przede wszystkim chcieliśmy pokazać zarówno naszym studentom, jak i gościom z zagranicy, jak wyglądają te nasze złoża i chcieliśmy też spopularyzować to miejsce Bóbrka jako tą kolebkę przemysłu naftowego na świecie właściwie. Co nam się udało? Niestety wiele osób z zagranicy nie wiedziało, że przemysł naftowy pochodzi z Polski, no ale my już to naprawiliśmy, postaraliśmy się. Oryginalnie w ogóle pochodzi z Polski? Tu można dodać, bo oczywiście pretensje, tak by to można określić, do powstania przemysłu naftowego mają również Amerykanie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o Europę na 100%, początki były tutaj, a jak nam wyjaśniono, metodami nieprzemysłowymi, bo pierwsze kopalnie to były po prostu, mówiąc ordynarnie, kopanki, czyli łopata i wyciąganie urobku skalnego. Z pewnością pierwsze takie działania były podjęte dzięki odkryciu Łukasiewicza, jego odkryciu dotyczącego destylacji ropy naftowej właśnie na obszarze Karpat w Polsce. Amerykanie kilka lat później rozwinęli bardziej technologicznie zaawansowane metody, zaczęli wiercić przy użyciu wiertni, które możemy porównać z tym, co dzisiaj obserwujemy w wielu miejscach, na przykład w Wielkopolsce, albo kiedy sobie wyobrazimy platformy wiertnicze stojące gdzieś już daleko w Zatoce Perskiej chociażby, no ale oni rzeczywiście rozpoczęli ten proces. Natomiast już żeby tutaj jakoś rzecz twardo dopowiedzieć, to z pewnością dla Europy kolebka jest tutaj. No to mamy się czym chwalić, tak? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.